Wybiła godzina 16, więc ja mogę oficjalnie rozpocząć nasze spotkanie w ramach cyklu Polski i amerykański system prawny wobec pandemii i po niej. Zastanawiamy się w ramach tego cyklu nad tym, jak różne problemy społeczne, jak różne aspekty działania systemów prawnych działają w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, czym się różnią, co czyni je podobnymi, ale także rozmawiamy o ich odpowiedzi na pandemię, na te nowe warunki, które się pojawiły, do których wszyscy musieliśmy się dostosować. W jaki sposób te rozwiązania dostosowały się w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób w Polsce? No i co z nami zostanie, prawda? Czy to jest jakaś szansa, która nam otworzy nowe drzwi, pokaże nowe sposoby, przekona nas do nowych rozwiązań, czy będziemy właśnie raczej starali się wrócić tylko i wyłącznie do starego i szybko zapomnieć na przykład właśnie o tych różnych formach elektronicznych. O tym rozmawiamy z naszymi gośćmi. Dzisiaj mam zaszczyt przywitać na naszym spotkaniu wyjątkowego eksperta, bo zwykle musimy się posiłkować wiedzą dwóch osób, prawnika ze Stanów Zjednoczonych i prawnika z Polski, a dzisiaj jest z nami profesor Ewa Gmurzyńska, specjalista zarówno prawa amerykańskiego, jak i polskiego, wykładowca zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, zresztą kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ale także wieloletni wykładowca Uniwersytetu Florydy i także obecnie wykładowca uniwersytetów w Georgii, Georgia University i Emory Law School, o ile się nie mylę. Mam nadzieję, że nie przeinaczyłem nazw. Natomiast należałoby jeszcze wspomnieć o ogromnym doświadczeniu pani profesor, też jako osoby zajmującej się w praktyce mediacją i też organizującą w Polsce szczególnie mediację. Pani profesor jest radcą prawnym, ale także właśnie mediatorem zarówno przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Centrum Mediacji Konferencji Pracodawców Polskich Lewiatan oraz Centrum Mediacji Gospodarczej Partner Polska. Pani profesor współtworzyła także Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto przez wiele lat pracowała w Społecznej Radzie do spraw alternatywnych metod rozstrzygania sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Zdaje się, że nawet jako tej Rady przewodnicząca. Więc mamy tutaj fantastyczną okazję rozmawiać z wyjątkowym gościem i bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, pani profesor. Ja serdecznie dziękuję za to zaproszenie i naprawdę jest to dla mnie wielki honor, że będę mogła z panem i z państwem dzisiaj porozmawiać, chociaż w takiej formie i mam nadzieję, że nie zawiodę tych oczekiwań, bo to takie bardzo wspaniałe przedstawienie, ale nie wiem, czy ja w ogóle jestem specjalistą od czegokolwiek, dlatego że uczę się cały czas. I na tym polega moja profesja, uczę się wraz z każdą mediacją i również z każdym wystąpieniem, także z pewną nieśmiałością oczywiście, ale jest to wielki honor dla mnie, że mogę z Państwem dzisiaj się spotkać. Dziękujemy też za pozdrowienia dla Pani profesor i dla nas na czacie. Mogą Państwo na czacie pisać do nas, zadając też pytania. Pani profesor, postaram się, żeby ostatnia część naszej maksymalnie godzinnej rozmowy właśnie była poświęcona Państwu pytaniom, więc śmiało proszę je zadawać. Ja może będę je wplatał w czasie rozmowy albo właśnie kilka z tych pytań odczytam na koniec. Jeszcze należałoby wspomnieć o tym, że to spotkanie, tak jak już mówiłem, odbywa się w ramach cyklu. Ten cykl wspiera ambasada USA w Warszawie, za co bardzo dziękujemy naszym partnerom. I w ramach tego cyklu mieliśmy okazję rozmawiać, tak jak mówiłem, z prawnikami zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Polski. I chyba wypadałoby, żebym właśnie zaczął od Stanów Zjednoczonych. Troszkę podpytał, jak
realizowane są te alternatywne metody w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydaje się, że one mają troszkę dłuższą tradycję, przynajmniej to doświadczenie jest bogate ze względu na ilość przeprowadzonych postępowań arbitrażowych, na ilość przeprowadzonych mediacji. Więc może zacznijmy od tego, czym charakteryzują się te dwie metody, arbitraż i mediacja, czym one są do siebie podobne, a czym się od siebie różnią. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja rozumiem, że mam też mówić w kontekście trochę z sądów amerykańskich o tych dwóch metodach rozwiązywania sporów. No tutaj różnic jest sporo, ale również podobieństw jest sporo, no bo wiadomo, że obydwie te metody są autonomiczne, zarówno mediacja, gdzie strony mają wpływ i na wynik sporu, i na przystąpienie do mediacji, i na cały proces. Podobnie w postępowaniu arbitrażowym. Tutaj autonomia stron jest jak najbardziej kwestią wyjściową, prawda? Czyli to jest proces autonomiczny, a więc żeby do arbitrażu doszło, to oczywiście musi być zgoda stron. Strony również mają wpływ na proces do pewnego stopnia, może nie tak jak w mediacji, a także wpływ na wybór arbitrów. Podobnie jak w mediacji, strony mają wpływ na wybór mediatora. Trochę inaczej jest już wynikiem sporu, dlatego że w mediacji i w arbitrażu ta sprawiedliwość, jeśli można tak nazwać, idzie troszeczkę w innym kierunku, bo sprawiedliwość mediacji, a więc to rozstrzygnięcie, to co strony chcą osiągnąć w mediacji, a więc decyzja, idzie z dołu, prawda, czyli idzie od stron, a więc strony decydują, co jest dla nich dobre, co jest dla nich złe, co ich satysfakcjonuje. Ja to nazywam również tym, co jest dla nich sprawiedliwe, bo strony nie zgodzą się, chyba że nie są świadome, na zawarcie takiej ugody, która byłaby dla nich niesprawiedliwa. W związku z tym to źródło tej sprawiedliwości, jeśli można tak nazwać, jak chodzi o mediację, idzie od dołu. Natomiast źródło sprawiedliwości w arbitrażu idzie od góry. To znaczy strony autonomicznie godzą się, że panel arbitrów albo jeden arbitrer zdecyduje to, kto ma rację w tym sporze na podstawie albo przepisów prawda, albo prawa, albo ogólnych zasad prawnych. Czyli w arbitrażu, podobnie jak w sądzie, to panel, tak jak w sądzie sędziowie decydują o wyniku sprawy, arbitrzy decydują na podstawie, przeważnie na podstawie przepisów prawa. Tutaj mogą oczywiście wybrać określone prawo albo na podstawie ogólnych zasad prawnych, więc to jest ta podstawowa różnica. No i oczywiście wpływ stron na sam przebieg postępowania, to znaczy tutaj w mediacji mamy dużo większą autonomię stron na sam przebieg postępowania, poza tym mediacja jest dużo mniej formalna od arbitrażu. Mówi się też, że arbitraż jest droższy niż mediacja. To są takie stereotypowe troszkę drogi myślenia, bo rzeczywiście być może tak jest. Natomiast trzeba też pamiętać, że arbitraż jest jednoinstancyjny, tak? Czyli to na przykład różni go, przeważnie jednoinstancyjny, to różni go od postępowania sądowego, a zatem te koszty są nieco mniejsze w sensie tym, że jest to postępowanie jednoinstancyjne. Tutaj różnic można by było wymieniać bardzo wiele, ale wydaje mi się, że to są zupełnie dwie odmienne metody, które jednak są komplementarne w stosunku do siebie, ponieważ istnieje bardzo dużo form pośrednich czy też hybrydowych, a więc połączenie mediacji i arbitrażu, czy też arbitrażu i mediacji. I z różnych badań wynika, że w zasadzie właściwie takie połączenie jest najlepsze, dlatego że w mediacji nie zawsze dochodzi do rozwiązania sporu, tak? Jeżeli popatrzymy na statystyki, to zależy od sądów naszych, znaczy to zależy od rodzaju spraw, ale przeważnie to jest około 50-60% spraw, które są rozwiązywane w drodze mediacji, a więc kończą się ugodą ostatecznie. Natomiast trzeba się zastanowić, co zrobić z tymi pozostałymi sprawami, w których ugoda nie jest zawarta. I wtedy właśnie te inne formy, rozstrzygające formy, a więc arbitraż, są bardzo pomocne, czyli na przykład najpierw mediacja, a potem postępowanie arbitrażowe, żeby zakończyć spór, prawda? I arbitraż jest stosowany wtedy, jeżeli w mediacji nie dojdzie do rozwiązania sprawy poprzez ugodę. Czy to może być tak, że ta sama osoba, która była mediatorem, czyli taką osobą, która pomagała stronom dojść do porozumienia, wystąpi w roli arbitra, czy wtedy już kierujemy to na
osobne tory i powołujemy zupełnie nowych arbitrów. To, co się działo w czasie mediacji, zupełnie nie może być brane pod uwagę. To zależy od sytuacji oczywiście, dlatego że dwa odrębne zupełnie postępowania wpływają na koszty tego postępowania. Oczywiście zasadą jest to, że mediator i tak samo arbiter powinien być neutralny, a poza tym mediacja dodatkowo jest poufna. W związku z tym takie rozwiązanie, że najpierw stosujemy mediację, a potem arbitraż z udziałem tej samej osoby, która wcześniej była mediatorem, wpływa na koszty postępowania w sposób pozytywny, ale z drugiej strony może wpłynąć też na neutralność arbitra i na tę bardzo ważną cechę mediacji, a więc poufność, bo prawdopodobnie strona, wiedząc, że ten sam mediator potem być może będzie rozstrzygał w sprawie, jeżeli nie dojdzie do ugody, nie będzie chciała przekazać jakichś ważnych informacji mediatorowi, które mogą być istotne bardzo dla rozwiązania tej sprawy, bo trzeba pamiętać, że mediator zbiera wszystkie informacje i może pokierować strony w kierunku rozwiązania. Jeżeli nie ma tych informacji, bo strona obawia się o poufność, no to wtedy może do takiego rozwiązania nie dojść. Natomiast ciekawą formą jest odwrotna forma, to znaczy najpierw arbitraż, a potem mediacja. To jest często forma właśnie, która jest stosowana w Stanach Zjednoczonych. Jest to jedna z form ADR, również która jest stosowana w sądach, polegająca na tym, że stosuje się arbitraż, ale w takiej bardzo ograniczonej formie. To znaczy jedna osoba neutralna jest najpierw arbitrem, a potem mediatorem. A więc najpierw na podstawie bardzo ograniczonych dowodów i pism procesowych, takich podstawowych pism procesowych, wydaje wyrok bez przeprowadzenia całej rozprawy. Tutaj chodzi o rozstrzygnięcie takie bez dodatkowych kosztów, czyli to jest takie trochę wstępne rozstrzygnięcie, a następnie ta sama osoba zamienia się w mediatora, prawda? Czyli potem następuje mediacja, która już jest poufna. Ja kiedyś uczestniczyłam w takiej formie właśnie ADR-owskiej jako obserwator niestety i to była bardzo ciekawa sytuacja oparta na takiej psychologii stron, dlatego że to rozstrzygnięcie, które było rozstrzygnięciem początkowym, wstępnym arbitra, ono zostało włożone do zalakowanej koperty, czyli strony nie wiedziały, jakie jest to rozstrzygnięcie i potem w czasie, jak przeszły do procesu mediacyjnego i powiedziały sobie, ustaliły, że dobrze, mamy 3 godziny na to, żeby zawrzeć ugodę, jeżeli ugody nie zawrzemy, to wtedy otwieramy tę kopertę i zobaczymy, co w tej kopercie jest. Ta koperta cały czas leżała na stole. Ja obserwowałam bardziej nie tyle sam przebieg procesu, ale również reakcję stron i mediacja nie szła zbyt dobrze, natomiast ta dosyć przyspieszyła się możliwość ugodowego załatwienia sprawy w momencie tego, jak dochodziła ta godzina, ten czas zero. To znaczy im bliżej było tej godziny, które strony między sobą ustaliły, że kończą mediację i wtedy otwierają koperty, jeżeli nie ma ugody, tym lepiej szły im rozmowy pojednawcze i tym częściej zerkały na tę kopertę. Po prostu nikt nie wiedział, jaki był wyrok, jaka była decyzja sądu. Jednak ten element niepewności, a przede wszystkim ryzyka i wrodzona niechęć do ryzyka, które mamy w sobie, które strony mają w sobie, spowodowały, że strony zawarły ugodę. I oczywiście procedura była taka, że nigdy nie otworzyły tej koperty, żeby nie być rozczarowany. Także tutaj tych form jest bardzo wiele i jeszcze tutaj, ja przepraszam, że tak dużo mówię, ale chciałam jeszcze nawiązać do tego wątku różnych form ADR właśnie w sądach amerykańskich, bo my jak mówimy o ADR-ach, czyli alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w naszym systemie, to mówimy głównie o mediacji i arbitrażu. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle system amerykański i sądy amerykańskie, to jeśli patrzymy sobie chociażby na sądy federalne, to oczywiście to są najbardziej rozpowszechnione formy, najczęściej stosowane, ale są inne formy, właśnie te formy hybrydowe, są też formy takie jak opinia eksperta, a więc wynajmuje się eksperta, który wydaje swoją opinię w sprawach prawnych czy też technicznych, prawda, która pomoże potem stronom w na przykład w dojściu do porozumienia albo podjęciu decyzji, w którym kierunku idziemy, czy idziemy w kierunku arbitrażu, czy też idziemy w kierunku mediacji.
Jest na przykład taka ciekawa forma private judge, czyli po prostu wynajmują strony sobie sędziego, który jest sędzią emerytowanym i on wydaje taką opinię, która jest albo wiążąca, albo przeważnie niewiążąca dla stron, w którym kierunku sąd mógłby pójść w rozstrzygnięciu tej sprawy. Czyli tych form jest bardzo dużo. To bardzo interesujące pomysły, bo myślę, że one mogłyby nawet sprawdzić się w Polsce, żeby strony właśnie troszkę mogły jakby trochę za pomocą takiej no nie szklanej kuli, bo to nie jest oczywiście wróżenie, tylko no właśnie skorzystać z usług profesjonalisty, który w miarę neutralnie oceni, czego mogą się spodziewać, jeżeli wejdą w spór sądowy, prawda? Dobrze, jakby on jeszcze tak podliczył, jakie koszty tego wszystkiego będą i ile to potrwa, to z pewnością pomagałoby w tym, żeby jednak starać się dojść do porozumienia drogą jakąś polubowną. Jak mówiła pani profesor o arbitrażu, no to w zasadzie wiele z tych elementów arbitrażu znamy z sądów. Po prostu to jest jakaś zewnętrzna osoba, która w stosunku do nas jest neutralna i ona wydaje jednak rozstrzygnięcie. Także posługujemy się czasem takim określeniem jak sąd polubowny. Czy arbitraż i sąd polubowny to są synonimy, czy są tutaj pewne jednak jakieś różnice? Arbitraż i sąd polubowny to są synonimy, tak, czyli postępowanie arbitrażowe, sąd polubowny, chociaż tutaj pomimo, że nazwa jest sąd polubowny, to tak mi się wydaje, że właśnie tutaj te pojęcia czasami są mieszane, dlatego że jeżeli mówimy o formach polubownych rozwiązania czy też rozstrzygnięcia sporów, zresztą tutaj istnieje taka różnica semantyczna, której nie ma w języku angielskim, bo sąd, arbiter rozstrzyga sprawy, w mediacji rozwiązuje się spór, więc tutaj jest taka w języku polskim różnica pomiędzy wynikiem tych postępowań, to jednak to tutaj pozwolę sobie zacytować profesora Rajskiego, który właśnie był zwolennikiem tego mówienia o tym, że arbitraż to jest właśnie sąd polubowny, dlatego że istnieje dużo polubownych elementów arbitrażu. Jednak i to jest, jeśli mówimy o arbitrażu, który no, istniał jakiś czas temu, to rzeczywiście tych dużo elementów to był taki sąd dżentelmenów, jeśli można tak powiedzieć, w którym było tych dużo elementów polubownych. Natomiast inna linia jakby myślenia o arbitrażu jest taka, że arbitraż powinien pozostać arbitrażem, więc tym rozstrzygnięciem na podstawie przepisów prawa czy zasad prawnych. Natomiast tutaj oczywiście arbitrzy nakłaniają strony do ugody, jeżeli widzą możliwość zawarcia ugody, to jak najbardziej strony mają taką możliwość w ramach tego postępowania, czy zupełnie oddzielnie, na przykład często w sądzie ICC, czyli International Chamber of Commerce, to jest taki jeden z największych sądów arbitrażowych dotyczących sporów handlowych. Tutaj następuje rozdzielenie tych dwóch procedur, czyli w momencie, kiedy na przykład arbitrzy widzą możliwość zawarcia ugody i w drodze mediacji, to wtedy ta sprawa jest przekierowywana do mediacji, więc nie są mieszane te dwie metody i w związku z tym tych elementów polubownych, które oczywiście są w arbitrażu, ale jest jednak im mniej, bo tutaj celem jest jednak rozstrzygnięcie, nie zawarcie ugody, prawda? Czasami dochodzi do zawarcia ugody i arbitrzy sprzyjają zawarciu ugody w tym sensie, że mogą namawiać strony, jeżeli widzą taką możliwość. Natomiast celem arbitrażu jest jednak rozstrzygnięcie. Natomiast celem mediacji jest rozwiązanie sporów, a więc celem mediacji jest rozwiązanie polubowne, rozwiązanie tego sporu. Więc to też jest różnica. Proszę mi powiedzieć, jaka jest rola amerykańskich sądów w wspieraniu, organizowaniu właśnie arbitrażu i mediacji? Bo wspomniała Pani o tych różnych formułach, także hybrydowych. Czy one odbywają się pod auspicjami sądów stanowych albo sądów federalnych? Bo wspomniała Pani o tym, że przy okazji sądownictwa federalnego jakieś procedury są wykonywane. Czy arbitraż i mediacje w Stanach Zjednoczonych to jest zupełnie sektor prywatny i to się wszystko odbywa tylko i wyłącznie poza sądami i tutaj sądy nic z tym nie mają wspólnego? Wręcz przeciwnie, w ogóle cały proces wprowadzania ADR do systemów, w ogóle do systemu prawnego rozpoczął się wraz z sądami.
to ja bym musiała przedstawić bardzo, dosyć nie bardzo długą, ale dosyć długą historię, bo jeśli mówimy o mediacji, arbitrażu, ja głównie się będę skupiała na mediacji, bo jednak mediacja jest dominującą formą ADR-owską w sądach amerykańskich, chociaż arbitraż tak samo, ale jeżeli chociażby spojrzymy na sądy federalne, to tutaj właściwie większość sądów federalnych przyjęło na podstawie takiej ustawy dotyczącej reformy wymiaru sprawiedliwości 1996 roku, każdy sąd federalny musiał z tego spektrum wszystkich form ADR-owskich, które wymieniałam tutaj, że jest ich więcej niż mediacja i arbitraż, musiał wybrać dwie. I właściwie większość sądów zdecydowana wybrała mediację, natomiast arbitraż został wybrany przez połowę sądów federalnych, czyli to też pokazuje zastosowanie jednej i drugiej formy. Nie mówię, że arbitraż nie jest stosowany, ale jednak dominującą formą w sądach, a także poza sądami jest mediacja w większości spraw, chociaż arbitraż jest drugą formą rozwiązywania sporów od strony ilości, liczby zastosowania w konkretnych sprawach. I teraz właściwie sięgając do tej historii, można powiedzieć, że właściwie gdyby nie sędziowie, to pewnie wprowadzenie mediacji do sądów trwałoby dużo dłużej, dlatego że musimy sięgnąć do 1976 roku, kiedy była taka słynna z punktu widzenia właśnie metod ADR, konferencja Ponda. Pond to był jeden z dziekanów Uniwersytetu Harvarda i on właśnie wprowadził w latach 30. dużą reformę prawa cywilnego w Stanach Zjednoczonych, dlatego żeby właśnie podkreślić jego znaczenie, ta konferencja nazywała się konferencją Ponda. Natomiast na tej konferencji profesor Sanders z tego samego Uniwersytetu Harvarda wystąpił z taką koncepcją multi-door courthouse. To jest taki sąd, z którego wychodzi się przez wiele drzwi. To znaczy tę sprawiedliwość osiąga się nie tylko poprzez wydanie wyroku sądowego, ale przez zastosowanie metod ADR. I od tego czasu właśnie datuje się wprowadzenie mediacji do sądów amerykańskich, ponieważ wcześniej oczywiście mediacje istniały. Niektórzy przypisują, bo na początku jeszcze w Unii Europejskiej i w Polsce, jak mediacje były wprowadzane, to często wysuwano taki argument, że one się nie przyjmą w systemie prawa cywilnego, bo to jest taka metoda, która jest przypisana systemowi common law, a nie systemowi prawa cywilnego. Ja nawet kiedyś zostałam posądzona o McDonaldyzację prawa, że chcę wprowadzać jakieś obce naszemu systemowi prawa cywilnego rozwiązania. Tak? To jeszcze było pewnie ze 30 lat temu, jak jeszcze nie było zmian w kodeksie postępowania cywilnego. No i jednak okazuje się, że mediacja w Stanach Zjednoczonych to też nie jest taka długoletnia, dwustuletnia tradycja wprowadzona razem z konstytucją amerykańską, czyli ponad dwustuletnia tradycja, ale to jest metoda, która była wprowadzona w latach 70., od lat 70. w sądach, czyli nie tak długo w porównaniu do tradycji common law, czyli tradycji prawa precedensowego. I ona została wprowadzona właśnie przez sądy, głównie dlatego, że były olbrzymie zastoje, więc chodziło o to, żeby ograniczyć bardzo duże koszty dla wymiaru sprawiedliwości i przede wszystkim rozładować zastoje w sądach. To była na początku główna przyczyna wprowadzonej mediacji. Ona sobie funkcjonowała tak na marginesie troszkę wymiaru sprawiedliwości w jakichś centrach społecznych, i miała bardzo niewielkie zastosowanie. Dopiero jak wprowadzono ją w sądach, to zwrócono uwagę na mediację, a to głównie sędziowie i pełnomocnicy stron, którzy byli zmęczeni długimi, bardzo kosztownymi postępowaniami, szczególnie w sporach rodzinnych, zaproponowali właśnie tę formułę. I co ciekawe, że sądy amerykańskie mają bardzo dużą dyskrecję, mają bardzo dużą autonomię. To nie jest tak, że jest jakiś scentralizowany system, czy na poziomie federalnym, czy stanowym. Oczywiście musimy zacząć od tego, że są sądy na poziomie federalnym i sądy na poziomie stanowym, które rozstrzygają większość spraw, no takich typowych spraw, które są rozstrzygane. Natomiast one mają bardzo dużo dyskrecji, bardzo dużo swojej autonomii, czyli każdy sędzia w swoim sądzie, już nie mówiąc o tym, że każdy sąd może wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania.
I wtedy, kiedy w Stanach Zjednoczonych nie było jeszcze żadnych ustaw dotyczących mediacji, dopiero zaczęto o nich mówić, a jest lata 70., lata 80., to wtedy sędziowie amerykańscy już stosowali w swoich sądach, na swoich rozprawach czy w ramach swoich procedur mediację, współpracując z różnymi mediatorami, dlatego że tutaj patrzę na komentarze, początki mediacji w Polsce po statystyce. Przepraszam, ale nie doczytałam tego pytania, czy też komentarza. Coś było o początkach mediacji w Polsce. Tak, to chyba były po prostu dyskusja dwojga naszych słuchaczy, po prostu. Aha, rozumiem, bo właśnie nie śledzę. W jaki sposób praktykować w sądzie mediację. To później mediację. Jeszcze o to zahaczę. Dobrze. Właśnie. I no, chciałam tylko nawiązać do tego, że w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że sędziowie mają bardzo dużo autonomii w ramach prowadzenia swoich rozpraw, na podstawie ogólnych przepisów dotyczących proceduralnych, dotyczących zachęcania spraw stron do ugody, zaczęli wprowadzić mediację i sądy tak samo zaczęły wprowadzać programy mediacyjne. Czyli tutaj jest ta różnica. Sądy w Stanach Zjednoczonych, zresztą to też dotyczy pandemii, jeśli popatrzymy na sądy w Stanach Zjednoczonych, to na przykład niektóre sądy wprowadzają niezwiązane z jakimiś ustawami czy uregulowaniami stanowymi, na przykład wymóg tego, że strony muszą być zaszczepione albo że strony muszą być testowane, prawda? I to nie ma nic, żadnego związku z ustawami, dlatego że mają taką dyskrecję, przepraszam, że tak przeskoczyłam teraz do pandemii. W każdym razie powracam do tej dużej autonomii sądów amerykańskich, które mogły wprowadzać te programy mediacyjne. No i potem zaczyna się już taki ruch ustawowy, jeśli można tak powiedzieć, od lat 90., czyli ta słynna reforma wymiaru sprawiedliwości, ale później sądy stanowe wprowadzające różnego rodzaju programy do swoich sądów. I te programy miały, podobnie jak u nas, charakter dobrowolny. To znaczy na początku mediacje czy programy sądowe, które były wprowadzone, miały charakter dobrowolny. I znowu, co się stało? Stało się to, że sądy zauważyły, no tak, ale niewiele stron przystępuje do mediacji, bo to było 10 czy 15 stron we wszystkich sprawach. I co zrobili Amerykanie? Większość sądów amerykańskich wprowadziło tak zwane mediacje obowiązkowe, nie obawiając się tego, że będą jakieś protesty stron. I rzeczywiście protesty stron były, dlatego że było wiele spraw, które kończyły się zazwyczaj na poziomie sądów apelacyjnych, dotyczące ograniczenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Otóż w momencie wprowadzenia obligatoryjnych mediacji, a więc takich mediacji, w których strony muszą przystąpić, w większości stanów mediacje są obligatoryjne, w kilku sprawach strony wnosiły do sądów na podstawie i sprawy dotyczące tego, że jest to ograniczenie ich prawa do sądu, tak? Że mediacje obligatoryjne ograniczają ich prawo do sądu. I sądy amerykańskie na poziomie właśnie apelacyjnych sądów, ponieważ nigdy nie dotarły te sprawy do sądów najwyższych, czy w ogóle do sądu najwyższego, ale na poziomie sądów apelacyjnych, a więc sądów wysokiej instancji w Stanach Zjednoczonych, jednoznacznie zawsze się wypowiadały, że nie jest to ograniczenie prawa do sądu. Dlatego, że sąd, kierując sprawę do mediacji, musi zrównoważyć korzyści dla wymiaru sprawiedliwości i korzyści dla stron, prawda? Sądy stwierdziły, że to prawo do sądu jest jedynie czasowo zawieszone. Jest ono czasowo zawieszone. Jeżeli strona chce, to może powrócić do sądu. Nie ma takiej siły, która zmusi stronę do zawarcia ugody. W związku z tym to prawo jest zawieszone. Natomiast korzyści mediacji są tak daleko idące i dla wymiaru sprawiedliwości ze względu na większą oszczędność kosztów i również dla strony, że sądy uważają, że jeżeli sąd wyda decyzję o skierowaniu sprawy do mediacji, to strony muszą się jej poddać. I w ten sposób właśnie wprowadzono mediacje obligatoryjne. I jeszcze jedna sprawa, to jest taki, mówiąc po angielsku, recent development, tak? Czyli ostatnie kierunki rozwoju. W tej chwili niektóre sądy, i tak stało się w stanie Nowym Jorku, a także w niektórych stanach
w niektórych sądach w Kalifornii, że istnieje w tej chwili w sądach, i to od niedawna, od 2020 roku, to się nazywa presumptive mediation, czyli domniemanie mediacji. A więc w momencie, kiedy idzie się do sądu, istnieje domniemanie mediacji, czyli strona wie, i to jest pisane w procedurze, że elementem procedury jest mediacja. I w związku z tym no, istnieje domniemanie mediacji w tym sensie, że strona, jeżeli kieruje sprawę do sądu, to najpierw jest ta sprawa skierowana do mediacji. I tak jak powiedziałam, stan Nowy Jork jest stanem, który wprowadził pierwszy raz, i to pod auspicjami prezesa Sądu Najwyższego, właśnie taką presumptive mediation. I tutaj jeszcze jedna sprawa, którą chciałam dodać. Przepraszam, że tak się bardzo rozgadałam, ale mogę zapomnieć potem. Nie, to bardzo ciekawe wszystko, bardzo, bardzo dobrze. Zapytał się o właśnie rolę sądów. I rola sądów jest olbrzymia również z tego punktu widzenia, że mediacje są bardzo silnie umiejscowione w wymiarze sprawiedliwości. To znaczy, na przykład, jeżeli chodzi o standardy dla mediatorów, albo właśnie sposób, kodeksy etyczne. One bardzo często są przygotowywane przez sądy najwyższe danego stanu. I dlatego do mediacji w Stanach Zjednoczonych wymiar sprawiedliwości bardzo poważnie podchodził. Czyli z jednej strony mamy właśnie wymiar sprawiedliwości z wysokimi standardami dla mediatorów, które są ustanawiane przez Sąd Najwyższy, a także zasady etyczne często też. Z drugiej strony mamy organy administracji państwowej, jeżeli użyjemy naszego słownictwa, komitety lub komisje, które zajmują się na przykład certyfikacją mediatora. Czyli tutaj rola wymiaru sprawiedliwości dla wprowadzenia wysokich standardów, jeżeli chodzi o prowadzenie mediacji, jest również bardzo duża. Przepraszam, że tak się rozgadałam bardzo. Nie wiem, może są jakieś pytania? Ale właśnie chciałem nawiązać do tego w kolejnym pytaniu, bo interesuje mnie, jeżeli to jest mediacja taka obowiązkowa z przekierowania z sądu, albo taka, która musimy przystąpić do mediacji przed wniesieniem sprawy do sądu, no to z założenia mediacja jest dobrowolna, więc oczywiście może być taka sytuacja, że po uzyskaniu informacji o tym, jak ta mediacja by wyglądała, któraś ze stron może powiedzieć po prostu nie, i jak rozumiem, wtedy sprawa jednak trafia do przedoblicza sędziego. Ale interesuje mnie w takiej sytuacji, kiedy tej zgody między stronami nie ma, To kto ustala osobę mediatora? Właśnie, czy to jest tak, że sąd po prostu narzuca wtedy strony wnoszą sprawę do sądu i sąd narzuca? Jest jakieś losowanie, jakiś dobór z jakiejś listy, właśnie ta certyfikacja, o której pani wspominała? Jak to w praktyce wygląda, żeby no właśnie tutaj zachować jakąś płynność tego działania? No bo zdaję sobie sprawę z tego, że jak są skonfliktowane strony albo bardzo się różniące, na przykład jest jakiś bardzo potężny podmiot, wiele sporów prowadzi i jacyś drobni tam odbiorcy, to oni się tak od siebie różnią, że trudno sobie wyobrazić, że oni się dogadają po prostu co do doboru mediatora. Jak to się wtedy odbywa? To znaczy, tutaj takich różnic, jak chodzi o polski system mediacji, w Polsce nie ma, dlatego że też są listy. To troszkę zależy od stanów, bo trzeba wziąć pod uwagę, że system jest tak skomplikowany. Ja policzyłam kiedyś, robiąc badania, że jest około 2800 ustaw w Stanach Zjednoczonych dotyczących mediacji. Także proszę sobie wyobrazić, że ten system się tak różni od jednego stanu, od jednego sądu do drugiego sądu, prawda? Czyli tutaj każdy sąd tak naprawdę może sobie jakieś własne reguły wprowadzić. Natomiast generalnie są listy mediatorów, którzy są certyfikowanymi mediatorami zazwyczaj właśnie zgodnie z tymi standardami ustanowionymi często przez sądy najwyższe danego stanu, i sądy wybierają tych mediatorów. Są też specjalne programy mediacyjne i dużo jest programów pro bono. Na przykład są programy w bardzo wielu sądach, tak zwane small claims, czyli to są wszystkie sprawy cywilne poniżej 10 000 dolarów. To są sprawy, które są mediowane przez mediatorów pro bono, a więc sprawy o niskiej wartości przedmiotu sporu. Są to mediatorzy, którzy
zazwyczaj mają możliwość przejścia określonych warsztatów i przygotowania, otrzymania certyfikacji na koszt stanu, czyli stan płaci za ich warsztaty, natomiast oni wykonują później tę pracę pro bono. To są właśnie bardzo często emerytowani prawnicy, osoby, które dla społeczności chcą wykonać jakąś pracę, chcą zaangażować się w społeczność. Są też bardzo ciekawe programy dotyczące specjalnie takich spraw, które pojawiły się w okresie pandemii na przykład, prawda? Taką typową sprawą są sprawy dotyczące eksmisji z mieszkań, ponieważ bardzo często ludzie niestety, szczególnie w czasach trudnych gospodarczo, nie mogli, ze względu na to, że tracili pracę, nie mogli płacić za swoje mieszkanie. I tych eksmisji było bardzo dużo. W związku z tym powstają takie szczególne programy pro bono właśnie zaproponowane przez organizacje mediacyjne. Jest taka bardzo duża organizacja mediacyjna JAMS. To jest organizacja, która zarówno prowadzi prywatne organizacje, zarówno mediację, jak i arbitraż. Czyli to jest organizacja, która zaproponowała sądom amerykańskim prowadzenie mediacji we wszystkich sprawach dotyczących eksmisji. Dlatego, że sprawy sądowe dotyczące eksmisji, liczba tych spraw zwiększyła się więc w ostatnim czasie, w okresie pandemii, a więc znowu tutaj jest zastoje w sądach może powodować. Ale z drugiej strony jest możliwość dla osób, które są zagrożone eksmisją, wypracowanie jakiegoś rozwiązania, które będzie dla nich możliwe. No to są naprawdę sprawy bardzo emocjonalne. I są takie na przykład programy, które są programami obowiązkowymi w sądach, czyli sądy w zależności od charakteru spraw, które wpływają do nich i w zależności również od tego, jaka jest struktura tych spraw, mogą stworzyć specjalne programy mediacyjne, w którym wszystkie sprawy dotyczące określonego rodzaju sporów są kierowane przez sądy do mediacji. Czyli w zasadzie tutaj widać, że w Stanach Zjednoczonych ten ciężar promocji mediacji w zasadzie spoczywa w rękach sędziów. Oni sami podjęli te działania, żeby udrożnić system, żeby zapewnić te alternatywne wyjścia z sądu, jak to fajnie zostało nazwane, to jest ogromna różnica w porównaniu z tym, jak to jest zorganizowane w Polsce, prawda? No bo u nas sądy nie cieszą się taką autonomią, przynajmniej jako sądy w zakresie ustalania procedur sądowych, no bo oczywiście w danej sprawie sędzia już jest tutaj władny różnie tą sprawą kierować i także co zresztą było tutaj omawiane w komentarzach, samemu starać się doprowadzić do ugody. I to jest, wiem, że wśród niektórych sędziów dosyć popularny sposób na to, żeby sobie rozładować referat, to samodzielnie tak prowadzić strony, tak z nimi rozmawiać, żeby do tych ugód dochodziło. Nawet pamiętam rozmowę z sędzią, która mówi, że ma na swoim biurku taką karteczkę z napisem więcej ugód, mniej uzasadnień, bo jak po prostu jest ugoda zawarta, to strony rzadziej wnioskują o uzasadnienie wyroku, no bo wiadomo, że same go wynegocjowały, więc ma po prostu sędzia później mniej pracy z pisaniem uzasadnień. Więc to są korzyści dla samych sędziów, ale właśnie te różnice są w zakresie kształtowania procedur. Czy dzisiaj, zdaniem pani profesor, te procedury w Polsce już służą temu właśnie, żeby podobnie jak w Stanach Zjednoczonych taki duży strumień spraw był kierowany z sądów do mediacji, żeby mediacja stała się takim zwyczajowym przedsionkiem może sądu, tak żeby część osób już z tego sądu nie musiała faktycznie korzystać. Czy nadal są jakieś tutaj braki w tym ustawodawstwie, które stanowią jakąś przeszkodę do tego, żeby podobnie jak w Stanach Zjednoczonych tak popularna stała się mediacja?
Zastanawiam się nad tym od bardzo wielu lat, dlatego że staram się promować mediację chyba od lat 25 i tak mi się na początku wydawało, że jakoś to szybko pójdzie. Jesteśmy teraz w miejscu, w jakim jesteśmy, ale sytuacja nie jest, znaczy jest coraz lepiej, tak? I myślę, że sędziowie w Polsce, podobnie jak sędziowie amerykańscy, zrozumieli, że mediacja jest w interesie ich i w interesie stron, dlatego że po pierwsze właśnie tak jak pani sędzia napisała sobie karteczkę bardzo trafnie, że to jest mniej pracy, mniej uzasadnień. Z drugiej strony więc to mniej pracy dla sędziów. Z drugiej strony na pewno sędziowie też widzą w Polsce, że bardzo często postępowanie sądowe, bo tutaj narzędzia, które sędziowie mają w swoich rękach, są bardzo ograniczone. Jednak procedura sądowa nie sprzyja ugodowym rozwiązaniom, chociaż rzeczywiście ja też znam sędziów, którzy często zawierają ugody. Jednak to są dwie różne procedury i one mogą być też w stosunku do siebie komplementarne. Mnie się wydaje, że bardzo już właściwie przepisy, znaczy zawsze można się czepiać przepisów i coś udoskonalać, ale przepisy chyba są dobre, tym bardziej, że dwa lata temu zostały wprowadzone zmiany do postępowania cywilnego i wprowadzono posiedzenia przygotowawcze, tak, które dają też większą dyskrecję, większe uprawnienia sędziom do kierowania spraw również do mediacji i nakłaniania stron do ugody. Więc tutaj ja widzę te postępowania przygotowawcze jako dużą szansę właśnie dla mediacji. Zresztą podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Ta różnica to była właśnie taka, a zbliżyliśmy się tutaj systemowo, że w Stanach Zjednoczonych właśnie wszelkie te postępowania ugodowe, pojednawcze, nie tylko mediacje i nie tylko arbitraż, ale rozmowy pomiędzy jedną stroną a drugą. Przecież widzimy na filmach amerykańskich, że bardzo często dochodzi do, zaczyna się sprawa w sądzie, a potem jest ugoda, prawda, settlement. I on do nich właśnie dochodzi w tej wydzielonej części postępowania cywilnego przed rozprawą. W Stanach to się nazywa pre-trial proceedings, czyli jest taka część rozprawy przed, nie rozprawy, tylko przed rozprawą, tak jak u nas w tej chwili wprowadzone zostało te postępowania przygotowawcze, gdzie prawnicy mogą porozmawiać z sędziami, gdzie strony mogą porozmawiać z sędziami. I ja myślę, że to daje bardzo dużą szansę, bo jest wydzielona część w naszej procedurze, żeby takie settlement proceedings, włączając w to mediację, która chyba jest najbardziej skuteczna, jak chodzi o postępowanie ugodowe, była prowadzona. Ja jeszcze powiem, także ja widzę tutaj bardzo zmiany w przepisach idące w bardzo dobrym kierunku. Nie znaczy to, że nie można ich udoskonalać. Natomiast jak zwykle trzeba przełamać pewną mentalność. Ja myślę, że u wielu sędziów ta mentalność właśnie tego, że to ja jestem najlepszy w doprowadzeniu do tego, żeby zawrzeć ugodę, została przełamana, bo sędziowie widzą korzyści mediacji. Natomiast na pewno jeszcze konieczne są zmiany systemowe. Między innymi zmiany systemowe polegające na tym, żeby zapełnić kwalifikowanych mediatorów, dlatego że mediatorzy oczywiście są coraz bardziej wykwalifikowani i profesjonalni, natomiast to musi być taka poważna zmiana systemowa, bo jeżeli myślimy w przyszłości o tym, żeby wprowadzić mediacje obowiązkowe albo quasi obowiązkowe, i ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, my możemy się buntować na mediacje obowiązkowe, ale tak naprawdę myślę, że to jest przed nami, czy też quasi obowiązkowe, więc musimy zapewnić bardzo dużą armię wykwalifikowanych mediatorów, certyfikowanych mediatorów, którzy będą obsługiwać właśnie te mediacje obligatoryjne. Tutaj jeżeli chodzi, znowu sięgnę troszkę do historii, jeżeli chodzi o różnice w systemie polskim i w systemie amerykańskim, to Amerykanie zastosowali na początku bardzo ciekawe rozwiązanie, to znaczy ono funkcjonuje do chwili obecnej. Natomiast jeżeli chodzi o sądy amerykańskie, to na początku mediatorami byli sędziowie. W Stanach Zjednoczonych właśnie w sądach stwierdzono, że ponieważ nikt nie zna mediacji, to były lata 70. i 80., w związku z tym nikt nawet nie wie, jak przygotować mediatorów, jak znaleźć tych mediatorów. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem będzie to, że mediatorowi będą sędziowie, oczywiście nie w swoich własnych sprawach, tylko w sprawach innych, prawda? No, ze względu na tę poufność. A więc sędziowie byli mediatorami.
Bardzo często na przykład ta organizacja, o której wspomniałam, JAMS, czyli to jest Judicial Arbitration Mediation Services, to jest największa mediacyjna organizacja w Stanach Zjednoczonych, która właśnie została założona przez byłych sędziów, przez sędziów w stanie spoczynku i tam do tej pory mediatorami są głównie sędziowie. To zresztą powodowało pewne ciekawe konsekwencje, że sędziowie, czy byli sędziowie są mediatorami, dlatego że spowodowało to tworzenie takiej szczególnej formuły mediacji, jak mediacja ewaluatywna, tak? My mówimy często, nawet nasz kodeks postępowania cywilnego przewiduje taką formę mediacji, to jest taka forma mediacji, która zgodnie z naszymi przepisami, gdzie mediator może podać rozstrzygnięcia, jeżeli czy rozwiązania stronom, bo zasadniczo nie może tego robić w takiej klasycznej formule mediacji, jeżeli strony wyrażą na to zgodę. Natomiast tak według mnie to w ogóle nie ma takiego podziału na mediację ewaluatywną i facylitatywną. Natomiast ten podział właśnie powstał w Stanach Zjednoczonych, zresztą pisał o tym profesor Ryskin, ale nie dlatego, że uważał, że są dwa rodzaje mediacji, bo tak naprawdę mediacja jest jedna, tylko że są różne odmiany w zależności od charakteru sporu i tak naprawdę oczekiwań stron. Natomiast rzeczywiście wytworzył się taki model ze względu na to, że byli sędziowie prowadzili mediację, a oni właśnie prowadzili tę mediację w sposób bardziej dyrektywny, oceniali oceniali pozycję procesową stron, na przykład jeżeli strony zapytały, ale to również spowodowało to, że sędziowie ze swoim autorytetem i wielkim prestiżem, którym cieszą się w Stanach Zjednoczonych, byli mediatorami, spowodowało to, że ta mediacja ruszyła z miejsca dosyć szybko, tak? Właśnie mówię o latach 70., 80., a potem dopiero wprowadzono różne rozwiązania dotyczące certyfikacji mediatorów. To są najczęściej przypadki, zresztą tak jak rozmawiamy, to mam wrażenie, że mimowolnie my rozmawiamy o sprawach w zasadzie cywilnych. To są sprawy właśnie rodzinne, to są sprawy sporów dotyczących chociażby wynajmu, prawda? Natomiast mediację stosuje się też w postępowaniu karnym. I tu jestem ciekaw, czy to jest tak, że mediacja jest równie popularna w postępowaniu karnym, też prowadzi się ją sądowo i zachęca się do jej prowadzenia, zachęca się, no, mam wrażenie, że tutaj przede wszystkim musi być zgoda przede wszystkim pokrzywdzonej osoby, prawda, w drugiej kolejności sprawcy. I od razu spytam, czy we wszystkich kategoriach spraw, no bo sprawy, gdzie osobą pokrzywdzoną jest na przykład nieletni, albo sprawy, gdzie to jest relacja jakiejś przemocy. Czy we wszystkich kategoriach spraw też to mediacja karna się w Stanach Zjednoczonych rozwija, czy są jakieś ograniczenia, czy to w ogóle jest zupełnie osobny jakiś system? Znaczy, jeżeli chodzi o mediację karną, to rzeczywiście ona nie jest tak silnie rozwinięta jak mediacje cywilne. No, ze względu na to, że tych sporów cywilnych jest dużo więcej, zresztą tak samo jak u nas, prawda? Ja nie pamiętam, jak teraz są statystyki, ale pewnie spraw cywilnych jest około 13 milionów. Myślę, że spraw karnych jest dużo, dużo mniej, nie wiem. Tak, to jest ogromna dysproporcja, to jest mniej więcej 1/5 do 4/5. Mm-hmm. No właśnie, poza tym mediacja karna jest częścią sprawiedliwości naprawczej. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych jednak ta sprawiedliwość naprawcza głównie funkcjonuje, jak chodzi o sprawy nieletnich. Więc w sprawach nieletnich rzeczywiście te sprawy, mediacje odbywają się dosyć często. Jest dużo programów w sprawach nieletnich prowadzonych w tak zwanych juvenile courts, czyli w specjalnych sądach zajmujących się właśnie tymi sprawami. Są oczywiście też sprawy victim offenders, czyli w sprawach pomiędzy ofiarą i sprawcą, ale na pewno nie jest to takie gro spraw, jakie są kierowane do mediacji cywilnych i na pewno nie mają one charakteru obligatoryjnego, więc tutaj ten charakter spraw jest zupełnie inny, jak chodzi o, czyli zastosowanie jakby, mediacje istnieją w sprawach karnych, ale jednak to zastosowanie mediacji w sprawach karnych jest nieporównywalne mniejsze do spraw cywilnych. A jeżeli oczywiście mogę spytać pani profesor o zdanie, bo to też w tym projekcie zajmowaliśmy się
sprawami dotyczącymi przemocy domowej, jako pewien problem ważny społeczny, teraz szczególnie w pandemii gdzieś tam jeszcze bardziej dotkliwy dla wielu osób. Czy, bo tutaj wiem, że są kontrowersje, czy w sprawach dotyczących przemocy domowej można po prostu kierować na mediację, czy należy to robić, czy też zupełnie należy tego zakazać. Jaki tu jest pogląd pani profesor na temat mediacji akurat w tej kategorii spraw? Znaczy, ja nie wiem, czy ja mam taki wyrobiony pogląd na ten temat, natomiast tutaj poglądów jest bardzo wiele, prawda? Tylu, ile mediatorów, tylu, ilu naukowców, tyle jest poglądów. Ja mogę powiedzieć tylko tak, że w Stanach Zjednoczonych więcej niż kilku stanach, sprawy przemocowe są w ogóle wyłączone z mediacji ze względu na brak równowagi. W innych stanach jest to dopuszczalne, dlatego że no, wiemy z praktyki, że nie zawsze, jeżeli istnieje przemoc, to sprawa nie jest mediowalna. Ja zresztą ostatnio mieliśmy spotkanie naszych mediatorów w ramach Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów i właśnie robiliśmy taki case study, gdzie jedna z naszych mediatorek opowiadała o sprawie przemocowej, gdzie prowadziła mediację nawet w więzieniu, więc zupełnie niekonwencjonalnie. I tak sobie myślę, że mediacja właśnie jest taką metodą niekonwencjonalną. My jako mediatorzy, ja nawet widzę tutaj taką dosyć mocną wymianę, na tyle, na ile mogę ją dostrzec, różnych opinii. I my jako mediatorzy mamy często bardzo silne opinie na temat różnych spraw. Czy powinna być mediacja obligatoryjna, czy nie powinno być mediacji, czy w sprawach przemocowych mogą być, czy w ogóle trzeba wykluczyć mediację, ile powinna trwać mediacja, czy mediacja może trwać 6 godzin, więc to środowisko mediacyjne jest... dyskutuje na ten temat i jest dużo argumentów. Mnie się wydaje, że jednak trzeba, na przykład dużo jest argumentów na temat mediacji ewaluatywnej, że to w ogóle już nie jest mediacja. Mnie się wydaje, że musimy jako mediatorzy, jako środowisko mediatorów być tak jak mediacja, tacy nieformalni dosyć. To znaczy w zależności od tego, jakie są potrzeby stron i w zależności od tego, co strony chcą osiągnąć, to możemy dostosowywać jednak ten proces mediacji. To nie jest tak, że mediacja jest tylko jedna i w związku z tym na przykład nie możemy w sprawach przemocowych jej w ogóle stosować, ale na pewno są to sprawy, do których trzeba podchodzić z bardzo dużą ostrożnością, tak? No ze względu na ten element braku równowagi między stronami. No a przecież mediacja to jest taki wyraz demokratycznej formy, czyli tego, że to strony mają same dojść do porozumienia, więc jeżeli mamy dużą nierównowagę pomiędzy stronami, to być może nie ma takiej siły sprawczej mediator, żeby doprowadził do wyrównania tych poziomów stron, do tego, żeby strona znowu w mediacji nie została wykorzystana czy też zdominowana przez drugą stronę. Ale myślę, że dużo tutaj zależy od oceny mediatora, oceny tej sprawy i również dlatego tak ważny jest profesjonalizm mediatorów właśnie ze względu na nieformalność mediacji, dlatego że jeżeli popatrzymy na procedurę sądową czy nawet arbitraż, to my mamy dosyć rozbudowane regulacje dotyczących samych procedur. Natomiast w mediacji mediator ma w zasadzie tylko zasady etyczne i kilkadziesiąt przepisów kodeksu postępowania cywilnego czy kodeksu postępowania karnego i to wszystko, ma pewne wytyczne. I w związku z tym te pilnowanie się tych zasad jest tak ważne, ale również powinniśmy się dostosowywać do oczekiwań stron. Dlatego tutaj poglądy mogą być różne, ale ja bym tak podchodziła do mediacji w taki sposób, jaką sama jest ta procedura, czyli w sposób taki bardzo otwarty. Wykorzystać tą, no też jakąś swobodę, którą jednak mediatorzy i strony w ramach tej formuły mają. Ja myślę, że też jakimś takim śladem może w pamięci kulturowej naszej gdzieś może jeszcze tego ślady są, które by wskazywał na to, że także taka mediacja ewaluatywna absolutnie ma sens i jakby odpowiada troszkę jakimś wzorom kulturowym, jest to, że w Polsce
dawniej popularne bardzo były sądy kompromisarskie, czyli taka formuła, w której, tak jak troszkę pani profesor opowiadała o tych hybrydowych formach mieszania sądów arbitrażowych z mediacją, to mi się właśnie przypomniało, że w sumie sądy kompromisarskie w średniowieczu i później w tej złotej erze Rzeczpospolitej funkcjonujące popularne, one miały taki charakter, że strony skonfliktowane wybierały sobie tych arbitrów, tych mediatorów, oni zresztą się nazywali mediatorami właśnie, ci sędziowie polubowni w sądzie kompromisarskim i oni najpierw starali się jakoś skłonić i doprowadzić strony do ugody i dopiero gdy do takiej ugody nie dochodziło, no to wtedy dopiero wydawali wyrok, który oczywiście był już wiążący, tak jak w arbitrażu i no tutaj honor nakazywał, ale często też i wadium, honor nakazywał po prostu ten wyrok wykonać, więc jest jakimś takim wzorcem w naszej kulturze to, że zwracamy się właśnie do sądu kompromisarskiego, polubownego po to, żeby pomóc nam polubownie rozstrzygnąć ten spór, czyli zawrzeć ugodę, a jak się nie uda, no to oddajemy w ręce tych arbitrów, zwanych wtedy w średniowieczu mediatorami, właśnie rozstrzygnięcie co do sporu i no wręcz wydanie takiego wyroku właśnie. Tak, i właśnie formuła i tych sądów kompromisarskich i w ogóle jednania w Staropolsce była niezwykle rozwinięta. Pisze o tym pani doktor Rosner i pan profesor Moniuszko właśnie o mediacjach, jednaniu, tych formułach mieszanych w Staropolsce, więc no dobrze by było, żebyśmy do tych korzeni sięgnęli. Tymczasem trochę zapomnieliśmy, że były to główne formuły do rozwiązywania sporów, właśnie takie formy arbitrażowo-mediacyjne mieszane w Staropolsce. Teraz mam wrażenie, że my uczymy się arbitrażu i mediacji często od naszych kolegów z Zachodu, prawda? Ponieważ przez jakiś czas oni to stosowali troszkę dłużej od nas, a tymczasem mamy w Polsce bardzo bogatą i dobrą tradycję, myślę, że nawet starszą w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi przecież, rozwiązywania sporów właśnie w taki sposób, która u nas się samorzutnie wytworzyła w zasadzie i ona odpowiada tym metodom, które są dzisiaj dopiero jakby odkrywane. Także nie musimy się wstydzić. Nie musimy się wstydzić i proszę zwrócić uwagę, że te formy właśnie dawniejsze były bardzo podobne, bo mediatorem, arbitrem były właśnie osoby godne zaufania, tak? Czyli tutaj powracam do tej kwestii wysokich kwalifikacji mediatorów. To powinny być osoby godne zaufania, które są profesjonalne, które mają odpowiednie wymagania, ale oczywiście z tym wiąże się odpowiednie wynagrodzenie i to jest też różnica, która jest pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, że bardzo dużo jest mediacji prywatnych i oczywiście są mediacje sądowe, zazwyczaj tutaj koszty są pokrywane przez stan, nie przez strony, chociaż w tych większych sprawach cywilnych to już strony pokrywają koszty mediacji, natomiast jest mnóstwo właśnie takich programów pro bono w sprawach mniejszych, co też powoduje zwiększenie popularności mediacji, natomiast w większych sprawach te koszty czy wynagrodzenie dla mediatorów są nieporównywalne z tym wynagrodzeniem, które otrzymują mediatorzy w Polsce i jeżeli nie zmieni się właśnie formuła wynagrodzeń mediatorów w sprawach kierowanych przez sądy, no to dotąd będziemy mieli problem z wykształceniem dużej grupy profesjonalnych mediatorów, bo ciągle te wynagrodzenia nie są adekwatne. No, wystarczające, adekwatne. Tak. No może to powinien być jakiś taki też coś, co zostanie z naszej rozmowy jako taka rekomendacja dla decydentów, że no, i tutaj na pewno jakimś słabością naszego systemu, który może stać jako przeszkoda do tego, żeby mediacja była szerzej rozwijana, żeby była częściej stosowana, to jest właśnie zagadnienie tego wynagrodzenia. No i poza tą dyskusją, która się mam wrażenie, że trochę na boku nam tutaj toczy na czacie, mam pytanie jeszcze od jednej osoby zadane w dziale pytań. W jaki sposób w Stanach Zjednoczonych weryfikowane jest, czy mediator wyznaczony przez sąd nie jest w jakiś sposób powiązany ze stronami, czyli jak zapewniana jest ta bezstronność mediatorów?
To znaczy tutaj właśnie jeszcze chciałam podkreślić to, że mediacja, ja nazywam taką mediację mediacją globalną, tak? Bo jeżeli na przykład jako pełnomocnicy, jeżeli zakładając mielibyśmy licencję, możliwość praktykowania w Stanach Zjednoczonych, to przypuszczam, że nie dalibyśmy sobie rady ze względu na te różnice w ogóle w systemie common law i w systemie prawa cywilnego i różnice proceduralne, nieznajomość sądów. Natomiast mediacja ma to do tego, że nawet jako mediatorzy czy jako prawnicy, którzy znają mediację, reprezentowalibyśmy stronę czy też w mediacji na przykład ze stroną amerykańską, to przypuszczam, że te zasady byłyby bardzo podobne, czyli tutaj bezstronność, neutralność, poufność i dobrowolność mediacji są zasadami, które występują we wszystkich systemach prawnych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. I te zasady są realizowane, tak jak w systemie polskim, czyli bezstronność mediatora i neutralność mediatora i niezwiązanie ze sprawą jest jak najbardziej egzekwowane przez i mediatorów realizowane, a egzekwowane przez sądy, bo więc jeżeli oczywiście zdarzy się taka sytuacja, że mediator nie jest bezstronny, to w takiej sytuacji można sprawę wnieść do sądu, prawda? Chociaż no, mediacje służą do tego, żeby było mniej spraw, a nie więcej spraw, więc to jest taka troszkę nakręcająca się sytuacja. Natomiast bezstronność tak samo, czyli jest realizowana, czyli wyłączenie się w momencie związków ze stroną albo poinformowanie strony o rodzaju tego związku i uzyskanie zgody stron na prowadzenie mediacji, pomimo że na przykład mediator zna strony. Także tutaj bardzo podobne są wymagania, jeżeli chodzi o zasady obowiązujące mediatorów. Więc właśnie tak jak powtarzam, mediacja jest globalną metodą i zasady są wszędzie. Jeżeli spojrzymy na systemy, czy w Europie, czy nawet pojedziemy do Afryki, prawda, to tam, ja akurat miałam styczność z mediacją w Nigerii, zasady są dokładnie takie same, a ponieważ jest to procedura nieformalna, więc możemy sobie ustalić ze stronami jako pełnomocnicy, jako strony, możemy sobie ustalić zasady tej mediacji. Oczywiście są pewne ograniczenia i specyfika mediacji, która toczy się w Stanach Zjednoczonych, porównując z tymi, z którymi się toczy w Polsce. Na przykład taką specyfiką jest to, że właśnie w niektórych organizacjach sędziowie, czy nawet w sądach, mediacje prowadzą sędziowie i wtedy ta mediacja wkracza w taką fazę bardziej ewaluatywną. Ja na przykład oglądałam, czy brałam udział właśnie jako mediator w mediacjach prowadzonych w JAMS. I one mają troszkę inny wymiar, bo bardzo często to są takie mediacje wahadłowe, prawda? Polegające na tym, że mediator na początku spotyka się ze stronami, a potem sadza, czy to jest taka potrzeba, czy nie, sadza strony w dwóch różnych pokojach i jest dokładnie takim mediatorem, czyli łącznikiem pomiędzy jedną a drugą stroną. W Polsce rzadko się stosuje, chyba że istnieje taka potrzeba, ale może czasami w sprawach karnych stosuje się taką mediację, ale generalnie nie stosuje się często takiej mediacji wahadłowej, gdzie strony są przez cały czas rozdzielone i nie dopuszcza się do ich spotkania. To jest rozwiązanie na te mediacje w sytuacji, gdzie właśnie na przykład była stosowana przemoc. To może być coś, co właśnie pomaga właśnie ofierze przemocy być bardziej podmiotową. Pani profesor, ponieważ nasz czas powoli się kończy i tutaj miałam przede wszystkim na uwadze Pani cenny czas, to jeszcze chciałbym na koniec spytać o dwie kwestie. Tutaj padło pytanie bardzo ciekawe, myślę, że chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź. Czy w Stanach Zjednoczonych mediatorzy wykupują sobie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? I pytanie dotyczące pandemii, czyli jak pandemia wpłynęła na mediację w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, czy coś z tego, co teraz się pojawiło, Pani zdaniem z nami zostanie, jakoś skorzystaliśmy na pandemii w kontekście właśnie mediacji? To znaczy, powiem tak, to różnie z tym ubezpieczeniem, dlatego że jest mnóstwo programów właśnie stanowych, gdzie istnieje obowiązek ubezpieczeń, ale są też, ja znam wielu mediatorów, którzy nie mają ubezpieczenia, także tutaj tak jak szerokie stany i jaka jest duża różnorodność
systemów jest czasami obowiązkowe ubezpieczenie dla mediatorów, czasami nie. Także tutaj bardzo różnie to bywa. Druga kwestia to jest, jak pandemia wpłynie na mediację. No ja myślę, że w Stanach Zjednoczonych nie tylko na mediację, ale w ogóle na wymiar sprawiedliwości. To znaczy jednak te rozprawy online, ja nie mówię tutaj o rozprawy z udziałem ławy przysięgłych, dlatego że proszę pamiętać, że jeszcze w Stanach system jest bardziej skomplikowany od strony właśnie tej pandemicznej chociażby, dlatego że jest ława przysięgłych, tak? Więc tutaj raczej nie stosuje się wideokonferencji w przypadku ławy przysięgłych, chociaż były takie próby, ale one niezbyt dobrze się sprawdziły. Natomiast na pewno większość jednak w tej chwili jest zresztą cały taki ciąg artykułów dotyczących vanishing trial, czyli jednak tej znikającej rozprawy w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że coraz mniej jest, chociaż jest to konstytucyjne prawo do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych, szczególnie w sprawach karnych, ale również w sprawach cywilnych, to prawo jest bardzo rzadko realizowane ze względu na olbrzymie koszty, które wynikają z rozprawy razem z ławą przysięgłych. Także coraz mniej jest rozpraw z ławą przysięgłych. Natomiast już niezależnie od tego, myślę, że kwestia mediacji na wideokonferencjach, czyli ograniczenie jednak kosztów dla stron i mediacji, ale też rozpraw bez ławy przysięgłych, ponieważ większość jest jednak takich rozpraw w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, pozostanie, aby ograniczać koszty dla wymiaru sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za te uwagi. Rozumiem, że w Polsce też obserwuje Pani użycie tych środków komunikowania się na odległość i też jakby w Polsce mediacja się w czasie pandemii zmieniła, prawda? Mediacja się zmieniła w tym sensie, że są wykorzystywane rzeczywiście różne platformy do prowadzenia mediacji, ale ja być może inni mediatorzy, inne osoby zaangażowane w mediację mają inne doświadczenia. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, bo jestem też mediatorem, głównie w sprawach cywilnych i gospodarczych, to jednak wydaje mi się, że na początku pandemii był taki boom mediacji, w tym sensie, że sędziowie jednak zauważyli, że to jest szansa dla pandemii. Jest pewną szansą na to, żeby rozładować te zastoje w sądzie i wysyłać sprawy do mediacji, dlatego że jako mediatorzy szybko dostosowaliśmy się do tych wymogów chwili, a więc do tego, żeby prowadzić mediację online. Natomiast wydaje mi się, że w późniejszym okresie zmniejszyła się ta liczba mediacji. Ja na przykład widzę to po naszym centrum, że mediacji jest po prostu mniej. Czyli nie to wykorzystanie mediacji i w ogóle pandemii, dlatego żeby wysyłać sprawy do mediacji, było na początku, a potem mediacji było znacznie mniej niż przed wypaliły okresem. Jakoś to się wypaliło. Trudno mi powiedzieć dlaczego. Nie wykorzystano tego okresu właśnie, żeby wysłać większość spraw do mediacji przez sędzią. Myślę, że to by się doskonale sprawdziło, bo mediatorzy dostosowali się bardzo szybko do tego wymogu i muszę powiedzieć, że przy wykorzystaniu tych narzędzi, szczególnie tych pokoi na przykład, które mogą na Zoomie być organizowane, można prowadzić mediację również w pokojach oddzielnych, a więc spotkania indywidualne ze stronami, czy też wahadłowo, i to bardzo dobrze się sprawdza. Oczywiście zawsze i znowu, jedni są za, drudzy są przeciw, są korzyści i są negatywne aspekty mediacji online, jak to zawsze ze wszystkim, natomiast generalnie jest to narzędzie, które będzie można w przyszłości też wykorzystać, żeby ograniczyć czas i koszty dla stron. Bardzo dziękuję Pani Profesor za te uwagi i za całą rozmowę. Być może na koniec jeszcze coś chciałaby Pani na coś nam zwrócić uwagę. Czy jest jeszcze jakiś aspekt, którego nie poruszyliśmy, a Pani Profesor jest ważny, zdaniem Pani? No może podam jedną statystykę, być może dla Państwa będzie ona zaskakująca i znowu oczywiście statystyka, bo tego dotyczy nasza dyskusja, więc głównie ADR i sądów amerykańskich. Otóż 95% spraw, które trafia do sądów amerykańskich, z 95% tylko 5% trafia na rozprawę. Tylko 5% z tych spraw trafia na rozprawę, a 95% jest załatwianych w różnych
formach pojednawczych, a więc w mediacji, w arbitrażu, w tych formach, które są w sądzie dostępne, w formie różnego rodzaju zawieranych ugód. Proszę zwrócić uwagę, 95% spraw w postępowaniach pojednawczych i zresztą to nie tylko w sądach amerykańskich, ale w Australii, w Nowej Zelandii, w Kanadzie, jeżeli spojrzymy na te systemy, to jest podobnie, czyli tylko czyli rozprawa staje się czymś wyjątkowym dla tych najważniejszych i najtrudniejszych spraw. Natomiast tą domniemaną formą rozwiązywania sporów są formy ADR-owskie. I ja mam nadzieję, że być może to postępowanie przygotowawcze, które zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego, będzie początkiem takiego trendu, dlatego że tutaj też właśnie te postępowania o charakterze polubownym mogą się toczyć. Więc miejmy nadzieję, że te zmiany w procedurze wpłyną też na większe zastosowanie mediacji i arbitrażu w Polsce w systemie sądów powszechnych. Tak, tutaj dużo w rękach sędziów, czyli tak, żeby właśnie stronę do tego skłaniać, kierować te sprawy na mediację, ale też apel na pewno do rządzących, aby tak unormować kwestie wynagrodzeń, aby to było adekwatne do rozmiaru pracy, które mediator musi włożyć, zarówno samą mediację, jak i wcześniej przygotowanie się, to też jest przecież pewna umiejętność, którą trzeba nabyć, trzeba się szkolić, trzeba się doskonalić, więc warto, żeby te wynagrodzenia to odzwierciedlały. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Profesor. Dziękuję bardzo. Szalenie ciekawa rozmowa. Bardzo dziękuję Państwu za tutaj żywą dyskusję. Mam nadzieję, że to spotkanie, jeżeli Państwo chcą, oczywiście ono będzie dostępne na naszym YouTubie, będzie można przekazać te informacje dalej. Mam nadzieję, że ono też będzie takim fajnym zaczątkiem do tego, żebyśmy częściej o tym temacie mówili, żebyśmy do niego wracali, ponieważ no nie tylko sądy, ale tak jak słyszeliśmy, nawet 95% spraw, sporów mogłoby być rozwiązywanych w sposób polubowny, co jest na pewno dobre także dla stron, nie tylko dla wymiaru sprawiedliwości, ale też dla stron. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Profesor za przyjęcie zaproszenia, za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję naszym partnerom z Ambasady Amerykańskiej za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania i dziękuję Państwu. Do zobaczenia przy okazji innych wydarzeń. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Państwa i przepraszam za takie długie wypowiedzi, bo mogłabym ten temat jeszcze długo rozmawiać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Dziękuję.